nie chciało się włączyć. Mamy kłopoty z opanowaniem pandemii. Kluczowe słowo brzmi testy. Poprzedni wynik sprzed kilkunastu dni prawdopodobnie był w moim przypadku fałszywie dodatni. To czasem przy tak czułej metodzie się zdarza. Faktycznie Łukasz Szymowski pod koniec września miał wykonany test, który był pozytywny. Fałszywie pozytywny, dodaje teraz były minister. Skąd się biorą fałszywe wyniki testu? Bardzo często wynika to z takich przyczyn natury technicznej. Po prostu jest źle pobrany. I po co on się zatrzymuje tutaj? Gdzieś próbka zostaje zanieczyszczona, powiedzmy wprost. Najlepsze laboratoria mają 1% soli, nie dodatki, a słabe laboratoria do dzisiaj. A panie profesorze, a my mamy dobre laboratoria czy słabe laboratoria? Po to, żeby można było ocenić laboratorium, ona musi brać udział w sprawdzianach jakości pracy laboratora. Główny ekspert głównego inspektora sanitarnego nie udziela więc jednoznacznej odpowiedzi. Dodatkowy problem polega na tym, że nie wiemy, czy Łukasz Szumowski miał fałszywie dodatni wynik. Nie działa oświetlenie tego przejścia tutaj w ogóle. Całkowite ciemności. Przyspieszony poziom w kolei ciekawe, czy ktoś będzie na tym Staszicu. Ktoś miał być rzekomo.